we know it. Siemanko, witam Was w kolejnym jakimś tam filmiku. Oczywiście o tej porze w Strągi, mała rzeczka, bardzo mała rzeczka. Kilka tam rybek wpadło, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj po prostu stan wody mnie ostro zaskoczył, naprawdę spadek, nie wiem, z półmetrowy nawet spadek. Myślę, że to jest związane z jakimś tam działaniem bobrów. Naszych kochanych bobrów, gdzie zdecydowanie jest za dużo, nie wiem, populacja chyba wymknęła się spod kontroli, gdzie jesteśmy na każdej jakiejś wodzie tych gałęzi. Jest nam nawalone, pościnanych, nawet duże dęby buki są po prostu podgryzione. Na co te ryby wpadły? Przynętą, którą ostatnio testowałem, to żeby nie przepłacać za mepsy, bo wiadomo, meps to blaszka około 2 dyszek. Przetestowałem bardzo fajne blaszki Dama, to jest Dam Prisma 2, super, bo pracuje, naprawdę nie odbiega praktycznie niczym od tych mepsów, a cena jest o połowę mniejsza, nawet chyba więcej, 7 zł z hakiem. Druga przynęta, która została tutaj właśnie przetestowana, żebyście nie uważali, że promuje jakąś reklamę i tak dalej, to jest Mistral Vortex 2. Fajne blaszki, jeszcze tańsze, kosztują 5 zł. 5 zł z hakiem. Jedyny mankament w nich to jest to, że ta kotwiczka troszkę jest za mała, moim zdaniem, choć strąg właśnie mi z tego Vortexa spadł, to następnym razem planuję właśnie odciąć oryginalną kotwicę na kółko łącznikowe, jakąś taką większą przymocować. Myślę, że to też będzie spoko pracować. I co, no, miał filmik pokazać się 2 tygodnie temu, ale niestety przemierzyliśmy z Piotrkiem około 10 km, wyrpaliśmy się w bagna. Tam może po jakieś rybce wpadło, ale naprawdę byliśmy zbyt zmęczeni i nie chciało się tego materiału w ogóle sklecać w całość. A nie będziemy Wam pokazać materiału z survivalu przez bagna, bo nie o to chodzi. Chcemy po prostu łowić ryby i Wam to pokazywać na co, i żeby to miało jakiś sens. Zapraszamy do komentowania naszego kanału, tego fanpage'u na Facebooka i Instagrama, gdzie wrzucamy. Jak nieraz nie ma filmu, po prostu są jakieś ciekawe zdjęcia z miejscówek, zdjęcia przyrody. I to tyle w tym krótkim wstępie. Jakieś rybki wpadły, obejrzyjcie sobie. Może nie były to jakieś naprawdę okazy medalowe, ale wiadomo, o tej porze każda ryba cieszy. A tutaj były akurat 5 kontaktów, 3 ryby wyjęte. Byłem sam 3 godzinki około 13. Wczoraj byliśmy tutaj porzucać jeszcze właśnie na gumki z główkami wolframowymi, z mikroflexem, ale po prostu, jak mówię, woda jest tak niska, że w jednym doku chyba nawet 3 wstrągi wyszły do przynęty, ale reszta to po prostu nie nadaje się do obłowienia. Szkoda, bo mogło być też wczoraj fajnie, ale tak bywa. To tyle, trzymajcie się, heja. Kurwa, był. Jest. Mam.
Wita. Płynie.